pierwsze zwycięstwo po 8 meczach bez wygranej. Uczucie ulgi, czy jak się czujecie po tym meczu? Co powiedzieć, no, czekaliśmy na to naprawdę długo, dużo czasu i teraz dzisiaj wydarzyło się tak, że wygraliśmy ten mecz, nie? Ale uważam, że zespół naprawdę wszystko zrobił, żeby zdobyć te 3 punkty, bardzo, bardzo ważne w tym momencie. I po prostu nie tylko walka, ale uważam, że też dużo fajnych akcji było z naszej strony. I na pewno, że Cracovia ma swoje kwalitety, wszystko i też dobry zespół jest, ale uważam, że taki otwarty mecz był i że po prostu 3 punkty dla nas i cieszymy się wszyscy naprawdę. Na ile na waszą grę wpłynęła zmiana trenera, która nastąpiła w tym tygodniu w Śląsku? No, trudno powiedzieć o tym, no, ale po prostu zagraliśmy w podobnym schematu, tylko różniło się to, że niektórzy zawodnicy musieli inaczej pracować na boisku i po prostu taktycznie trochę inaczej to wyglądało i graliśmy dużo piłek do przodu i szybko rozwiązanie, czyli na 1-2 kontakty i ja myślę, że dzisiaj sukces był w tym, że skrzydłowi zawodnicy bardzo, bardzo pomogli w środku pola i zbieraliśmy dużo drugich piłk, także ja myślę, że to był klucz dzisiaj i też rozgrywanie było tak szybkie i przejście z obrony do ataku i odwrotnie, myślę, że po prostu w tym kierunku musimy iść dalej. Wygrana tym bardziej cieszy, że osiągnięta bez Sebastiana Mili, dotychczas wydawało się niezbędnego zawodnika. Jak wam się grało w środku pola? Nie no, czyli grało się dobrze. No, Mateusz też ma bardzo dużo kwalitetu, także po prostu dobrześmy się czuli, no, ale wszyscy wiadomo, co jest i kto jest Sebastian Mila, że po prostu jesteśmy świadomi, że z nim też mamy dużo do rozgrywania i że po prostu nie możemy zapomnieć wszystko, co Seba zrobił za ten klub i wszyscy wiedzimy, że Seba i dalej będzie pokazywał dobre gry i po prostu zespół z nim jest jeszcze mocniejszy. Jak ważne z psychologicznego punktu widzenia to zwycięstwo? Bardzo ważne, no. Tak jak powiedziałem, psychicznie jesteśmy trochę wyżej teraz, bo było ciężko, no, co powiedzieć, no, nie wiem, kiedy był ten ostatni mecz, kiedy wygraliśmy, no, ale naprawdę, kiedy nie masz zwycięstwa, psychika jest trochę na dole, nie? Ale dlatego tutaj nowy trener popracował też na tym, żeby trochę atmosferę, żeby atmosfera poszła na wyższy niveau, rank, także to zwycięstwo dzisiaj też z wydyku psychicznego jest dla nas bardzo ważne.